Witam wszystkich serdecznie. Krwiożercze krewety atakują. Drugie podejście moje dzisiaj. Już jeden filmik próbowałem dzisiaj zrobić i jakoś nie chcę wejść na YouTube. A więc tak, dlaczego krwiożercze krewetki? Wczoraj podczas podmiany wody wyskoczyła mi jedna z Red Sherry. No niestety, próbowałem wrzucić od razu, ale nie dała rady. Nie przeżyła tego. No i popatrzcie, co z niej zostało. Zajęły się nią jej koledzy i koleżanki. I od wczoraj no nic z niej praktycznie nie zostało. Sama łupinka, no i odrobinka tutaj. No i to tyle o krwiożerczych krewetkach. Przy okazji pokażę wam moje filtry. Coś się nie chce wyostrzyć. No dawaj, dobra. To są moje dwa filtry, pokazuję je, bo w sobotę, jak dobrze pójdzie, wymienię je wreszcie na kaskadę. Jeden z filtrów pójdzie do piwnicy, gdzie mam box, do którego wylądują głupiki, aż nie znajdą nowego domu. Już najwyższa pora ich się pozbyć. I jeszcze nie wiem. Co zrobić z kiryskiem? Jeden kirysek mi został. I jeszcze jedną miałem rybkę do obsady, do wymiany. No i reszta zostanie. Popatrzcie. Małych głupików już jest pełno. Pani głupik, jak to mój kochany synek mówi, mama głupik, znowu jest kotna, więc znowu przybędzie tego. Więc wystawiłem już ogłoszenie, że oddam w dobre ręce. Ale jak na razie nikt się nie chce zgłosić. Nie ma chętnych. No i to tyle. Pozdrawiam. Liczę na opinie i komentarze.